Co ty taki zmęczony jesteś? Ledwo żyję. A co się dzieje? Przecież wiadomo, że już tak, fotowoltaika się skończyła, czyli już roboty w fotowoltaice nie ma. Nikt nie będzie zakładał pomp ciepła, dlatego że... Nie opłacają się. Nie opłacają się i nie to ma. W ogóle nie grzeje, więc nie ma. Z czym ty jesteś taki zmęczony? Życiem. Dobra, słuchajcie, witam bardzo serdecznie Krzysztofa. Krzysztofa już znacie. Krzysztof prowadzi taką firmę, która montuje pompy ciepła. Firma się nazywa Eco Integrator, ale nie chodźcie do niego, bo Krzysiek ma drogo i jak nie spartoli, to dobrze nie zrobi. Dobrze mówię? Jakoś namieszałeś, ale tak. Ale dobra. Ale Eco Integrator się zgadza. Okej, słuchajcie. Właśnie, nieważne co mówią, ważne, żeby nie przekręcać nazwiska. Dobra, słuchaj, Krzysztofie, ja mam ostatnio bardzo, bardzo dużo zapytań na maila. Co zrobić, jaką pompę zamontować, do jakiego domu? Wszyscy, wiesz, no, myślą nad pompą ciepła, no bo są czasy, jakie są. Na węgiel nikogo już nie stać. Po pierwsze nie stać, po drugie za chwileczkę nie będzie można go używać. No na gaz, nawet jakby było stać, to za chwilę go nie będzie. Chociaż niektórzy mówią, że jeszcze jest go w cholerę, ale to tylko ten jeden mówi, a reszta wie, jak jest. Ten z miską ryżu. Ten właśnie, ten co powiedział, że jak się... No zresztą nie będziemy się w politykę tutaj wchodzić, bo nie o to chodzi. No tak. I my też nie, absolutnie to nie jest temat, żeby zachęcać do pomp ciepła, bo nikogo nie da się zachęcić do pompy Ale ciepła. Ale można zniechęcić. Można zniechęcić i spróbujemy właśnie dzisiaj pozniechęcać. Zapraszam na odcinek. Poprawili ci to w końcu, czy nie? Nie, jeszcze nie, ale ja myślę, że to sam w końcu zrobię, wiesz? Dasz radę? Nie dam rady, ale tak jak oni to zrobili, to i ja dam radę. No dobra, to zacznijmy od początku. Dzień dobry. Słuchaj, split, monoblok, czy gruntowa? Kiedy co? I tak naprawdę ja to podziwiam tą odwieczną wojnę, czy split, czy monoblok. Obie są idealne. Tylko wiadomo, dobrze dobrane, dobrze zrobiona instalacja. To, co może być taką przewagą dla splita, to, gdzie mamy, nie wiem, domki letniskowe, czy taki drugi dom, gdzie nie jesteśmy tam często, albo mamy dwie lewe ręce, może nie dwie lewe ręce, albo nie chcemy się w ogóle interesować problemami z pompą ciepła. Jeżeli nam wyłączą prąd, coś się zepsuje w zimę, a my nie mamy pojęcia, co zrobić, no to split tam na pewno nie zamarznie. Wiadomo, że na monobloka jest tam trochę wiele sposobów na zabezpieczenie się przed zamarznięciem. Natomiast dla mnie, kiedyś byłem tym przeciwnikiem tych splitów, nie robiłem tego, bo to nie, ale po dłuższej analizie, słuchajcie, no jedno dobra. I drugie będzie naprawdę rewelacyjne, ale gruntowa to ma inne odejście. No a coś pytałeś. A to nie jest trochę tak, że zazwyczaj do monobloka zachęcają ci, którzy nie mają uprawnień do zamontowania splita? Powiem tak, ci co prawidłowo robią monobloki i je serwisują, mają uprawnienia. No bo muszą w razie awarii spuścić gaz i go napuścić, tak? Czy więc oni muszą mieć gazowe uprawnienia. Co do instalacji splita, łatwiej jest rozłożyć rurki do agregatu zewnętrznego, rozwijając je, niż robić magistralę wodną, więc splita jest poniekąd łatwiej zrobić. Ale tak, trzeba mieć uprawnienia. Często jest też tak, że firmy, które sprzedają, są to dużymi molochami, nazwijmy to, i po prostu biorą podwykonawców, więc oni nie mają uprawnień, a najszybciej jest pudełko typu monoblok sprzedać. Okej, dobra. To w takim razie, czyli split monoblok to jest moje widzimisię. Tak. A może trochę tak, a jeżeli chcemy montować tak, żeby pompa pracowała na bufor, a nie na dom, to nie bardziej monoblok? Nie, no dlaczego? A jeszcze jedno pytanie. Czy monoblok, bo splity, teraźniejsze splity to są raczej inwertorowe, prawda? No praktycznie wszystkie, z wyjątkiem twojej klimatyzacji. Nie, dlaczego? No nofowa jest. No tak, no ale to ja mam taką tą starą, a tą tutaj tak, już jest... Tak, większość sprzętu to jest inwerter w tej chwili. Okej, okay, a monobloki? Monobloki, tak samo inwerter. A czy są monofowe, ale w większości przypadków dzisiaj stosuje się z rozwiązania inwerterowe. Okej, okay, dobra. Kiedy gruntowa? I teraz tak. Jak mamy dużo pieniędzy? Też, tak. Mam takiego nowego współpracownika, on to bardzo pięknie określił. Czy gruntowa się opłaca? Mhm. Nie. Ale warto spełniać marzenia. Czyli? Czyli, jeżeli chcemy mieć super cicho na podwórku i nam się marzy taka cisza, no to pierwsza rzecz możemy zrobić gruntową. Jeżeli nasz dom ma, nie wiem, 300, 400, 500 metrów, a ostatnio byłem na realizacji, gdzie było 1500 metrów, no to sorry, tych powietrznych to musiałbyś w kaskadzie zrobić, nie wiem, z 10, a jedna gruntowa albo dwie gruntowe w kaskadzie załatwiają sprawę. Jest to zupełnie inna klasa sprzętu, zupełnie inna liga sprzętu, no i przy tych większych powierzchniach od 300 w górę, czy nawet od 200 w górę,
już widać to zużycie energii, że jest sporo mniejsze. Okej. Okay. I plus ta dotacja, która jest aktualnie 21 tysięcy złotych. To jest na nowy dom. Na nowy dom, tak, ale machniesz ręką. Ale to tak, to jeżeli my weźmiemy dotacji 21 tysięcy i zrobimy tą pompę do domu 200 metrów, ta gruntowa wcale tylko, nie będzie złe rozwiązanie. Tylko, że Krzysiu, nie rozmawiajmy o tej dotacji, bo ta dotacja to jest dobra, fikcja. Nie ma. Tej dotacji w zasadzie nie ma, bo jest na nowy dom. Pod warunkiem, że dom nie jest odebrany, to mówiliśmy w ostatnim odcinku, no. Jak chcecie, to sobie cofnijcie tamtego, zresztą tutaj gdzieś tam dam tą dobrze jest to opisane, kartę. Dobrze jest to opisane u ciebie, tak, jako słuchaj, pierwszy wyciąg zrobiłeś z tego. Tak, ale po prostu tej dotacji w zasadzie nie dostanie prawie nikt. Dobra, nieważne, nie idziemy dalej. Czyli gruntowa wtedy, kiedy mamy dużą powierzchnię ogrzewania po pierwsze, po drugie, jeżeli chcemy być bardziej stabilni, jeśli chodzi o finansowy aspekt, czyli jakby zużycie, żeby było bardziej stabilne. Stać nas, żeby zainwestować więcej i przez ten okres tam kilkunastu, może 20 lat, na pewno to się zwróci. Dobra, to jeszcze jedno pytanie zadam. I święty spokój mamy. Okay. Absolutnie święty spokój mamy z pompą. I z tym świętym spokojem dopytam. No bo tak, w splicie czy w monobloku mamy tą jednostkę zewnętrzną, która, no jakieś tam mechaniczne rzeczy działają, po jakimś czasie może coś się, za przeproszeniem, spierniczyć. No pewnie się spierniczy. Nie, będzie działało wiecznie, bo ja wiem, że ja mam się zwrócić i będzie działała wiecznie, ale załóżmy, że jednak nie będzie działała, no to wiadomo, coś się może zepsuć. A w monobloku, w gruntowej też się może zepsuć. Może, ale to są tylko elementy, które są wewnątrz budynku, które cały czas są w temperaturze na 120 stopni i one mają znacznie fajniej żyć sobie w takiej temperaturze, niż stać na dworzu, gdzie mamy 35 na plusie albo 20 na minusie. No dobrze, a nie... Tak jak najróżne temperatury, wiesz, znacznie szybciej wpływają na możliwe pojawienie się usterek, tak? Dobra, a te wywierty, czy jak to nam nazwać? Odwierty. Odwierty. Czy się psują? No. No, psują się, no bo co, jeżeli mamy plastik, który jest w stanie wytrzymać 2000 lat w ziemi, no to po 2000 się może zepsuć. A zdarzają się takie sytuacje, nie wiem, czy to jest przez błędne wykonanie, czy przez jakieś inne sytuacje, że gdzieś tam komuś, no gdzieś na grupie widziałem, że na przykład może się zdarzyć taka sytuacja, że któryś z odwiertów już nie funkcjonuje jak należy. I to jest tak, tu wracamy do przeglądów, tak? Jeżeli my co roku przeglądamy sprzęt, czy nawet dwa razy do roku niektórzy producenci mają, i nieważne, czy to grunt, czy powietrzna, i widzimy, i serwisant widzi, że coś na przepływach jest nieprawidłowo, że dolne źródło, temperatura spadła, nie wiem, w zimę do minus 3 na przykład na dolnym źródle, no to trzeba reagować, a nie czekać, aż coś zamarznie, albo się coś spierniczy. I widzisz... To wszystko zaczęliśmy od tego gruntowa, czy powietrzna, czy no bo to jest splitowa. Taka podstawa. No nie, zacznijmy od OZC. Aha. Zepsuje ci wszystko. Zacznijmy od OZC, jak wiemy, ile potrzebujemy energii, wiemy, którym urządzeniem ile zapewnimy i to urządzenie, jeżeli będzie gruntowa, wiemy, ile musimy zrobić odwiertów. Jeżeli zrobimy odwiert za mało, a zima będzie sroga, no to nam coś przymarznie. Może tak być. Okej. Okay. No dobra, a jak działa, jak już tak troszeczkę myśmy kiedyś na ten temat rozmawiali, jeżeli chcecie, to dam w opisie te filmy, co żeśmy rozmawiali na temat różnych pomp, jak one działają i tak dalej, ale tak tylko na szybko ty zapytam. Ty widziałeś, że tam ta gruntowa to 100 tysięcy obejrzeń widziała? Nie widziałem. 100 tysięcy, 120 tysięcy chyba odtworzeń filmu. Szkoda, bo to ludzie to obejrzą i później będą myśleli, że tak jest. Tak, ale mnie to zdziwiło inne, że 120 tysięcy pomp powinienem zrobić. A nie zrobiłeś gruntowych nie, za wiele? Nie, sortuję oczywiście. Nie, ale zainteresowanie filmem jest spore. Okej. Okay. Wybiłeś mnie. Gruntowa, wiem. No bo tak, wiemy jak działa powietrzna. Powietrzna działa tak, że wtedy, znaczy wiemy, mało kto wie, ale coś tam szybciutko powiemy. Ale powiedz, co się dowiedziałeś podczas prowadzenia tego kanału. Co się dowiedziałem? Że mamy wymiennik w środku, prawda? Czy, no, albo ewentualnie jest wymiennik i jakby zamieniamy... to powietrze, inaczej, energię z powietrza zamieniamy na ciepło, które jest w wymienniku. Dobrze to nie, tak? Nie, no w ogóle z bzdury gadasz. To powiedz ładnie. Sprężarka spręża i rozpręża. No tak. Podczas sprężania wytwarza ciepło. My to ciepło, jak prawdziwi ludzie, kradniemy i bierzemy do domu, żeby ogrzać sobie dom czy wodę użytkową. No i mamy to sprężenie. Następnie następuje rozprężenie. Jak rozprężamy, no bo musimy obieg zamknąć, no to po rozprężeniu powstaje zimno i tego zimna trzeba się pozbyć. Mhm. Czyli wentylator je wypycha w powietrze, split albo monoblok, a pompa gruntowa wrzuca je w grunt. I wrzucając je w powietrze, wrzucając je w grunt, równolegle ogrzewamy tym gruntem bądź powietrzem, które przedmuchuje i zamykamy sobie obieg. Czyli nie ciągniemy żadnej temperatury, nie kombinujemy. No dobra, tylko wiesz, o co mi chodzi? Mhm. A jak działa w takim razie gruntowa pod tym kątem? Czyli ona jakby zamraża nam dolne źródło w tym czasie, tak, kiedy grzeje nam górę. Dokładnie. No i właśnie, i teraz pytanie brzmi, no bo jeżeli robimy nawierty, odwierty, które mają tam, nie wiem, głębokość 60 metrów bądź więcej, to kiedy one się rozmrażają? Nie wiem.
To jest grunt, chłonność gruntu ma jakąś, jest jakaś pojemność tego gruntu. Możemy tyle chłodu wrzucić w ten grunt, żeby temperatura danego źródła spadła z ośmiu na przykład do zera, do minus 1 stopni. I w tym okresie to nie jest tak, że my damy tego chłodu, od razu zamarznie. Mhm. No weź polej wrzątkiem tutaj trawę, nie są zaraz gorącego całego pola. Weź o tej trawie nic nie mów. No, ale ładnie pokoszone. No. Chodzi o to, że ten grunt to jest taki magazyn energii, który jest w stanie zmagazynować to ciepło, a my pakując mu to zimno do środka i wyciągając równocześnie ciepło, nie zamrażamy go od razu, tylko zmniejszamy jego ilość energii. I tak trzeba to policzyć, żeby cała zima nie spadła nam poniżej minus iluś stopni. No dobrze. Załóżmy, że zostało źle wyliczone i właśnie nam zamarznie to źródło dolne. Mamy problem? Jeżeli my to wcześniej wyłapiemy i zobaczymy, że temperatura... No, widzisz, no, trzeba troszkę tego sprzętu swojego pooglądać. Ty oglądasz, ale są klienci, co mówią, nie interesuje mnie to, proszę pana, dałem tyle pieniędzy, nie będę czytał instrukcji obsługi, mam to gdzieś. Jeżeli tak podchodzimy do tematu, to możemy się spotkać z przykrością, bo co z tego, że będziemy targali potem wykonawcę o to, że mu coś tam zamarzło, nam zamarzło, jak i tak mogliśmy zareagować wcześniej. Za mała ilość odwiertów, bądź zapchane odwierty, miałem taki przykład, jakiś był gruz w środku, bo ekipa budowlana rozerwała rurę, naprawiła i się nie przyznała. Gdyby się przyznali, by się oczyściło, był problem z głowy. To na realizacji kogoś innego zresztą. I jeżeli my widzimy, że temperatura za bardzo spada, to możemy dowiercić, nie wiem, 40 ekstra metrów, 50 ekstra metrów, zareagować. Okej. Ale jeżeli już zamarznie i mamy pozamiatane, no to może być tak, że nie zareagujemy tak szybko. Ale wymiennik poziomy tu jest mega super sprawą w tym przypadku. Już mi kolega tłumaczył, że wystarczy wylać odpowiednią ilość wody na pole, na nazwijmy to, no i ta woda jest w stanie pomóc dosyć szybko rozmrozić ten wymiennik poziomy. Okay. Bo nie jest głęboko. Nie? No i teraz właśnie tutaj dotknąłeś takiego tematu, czyli możemy mieć albo pionowe, albo poziomy tak wymiennik, tylko że tak. Jeśli mamy już podwórko je w jakiś sposób zagospodarowane, no to raczej pionowy. Zdecydowanie. Jeżeli mamy małą powierzchnię na działce, raczej pionowy. Raczej pionowy. Jeżeli przewidujemy, wiemy, że chcemy to wcześniej zrobić i mamy na tyle odpowiednio dużo działki, możemy zrobić poziomy. Bo tak. Koszty chyba są bardzo, bardzo podobne w wykonaniu. Nie, broń Boże, poziomy jest sporo tańsze. Teraz, jest tańszy? Tak, teraz liczyłem dla klienta, to na pionowy wyszło chyba 26 500 zł brutto. Ze wszystkimi... A tak wyszło 24? Nie, 9, nie, 19 czy 17. 10 tysięcy różnicy, na 30%. Wiesz co, w tym przypadku tej klientki dużo lepsze wychodzi poziomy, bo tam ma dosyć wysoki poziom wód gruntowych, powinno działać rewelacyjnie. Czyli ja więcej uzyskam z wysokiego poziomu wód gruntowych, niż wiercąc się głęboko niżej. Okay. No i tu kwota spora zaoszczędzona. No wiesz, w dzisiejszych chwilach, gdzie drożeje wszystko z dnia na dzień, łącznie z pompami, styropianem, stalą, wszystkim, no to każde 10 tysięcy w kieszeni, no to na styropian pójdzie. Coś robi. Dobra. Ok. Rozgadaliśmy się na temat, miało być krótko, wyszło jak zwykle, czyli split, monoblok, gruntową mamy mniej więcej obgadaną. Co dalej? No załóżmy, że przejdźmy do tych splitów, monobloków, no bo to jest takie 80% rynku raczej. 90%, chociaż ostatnio trochę tak wystartowało sporo zapytań odnośnie gruntowych, ale tak jak mówiłeś, z tą dotacją może być, że jednak one tylko wystartowały i nie dobiegną do mety. I nie dobiegną do mety, dokładnie. Lecimy, co zrobić, żeby było dobrze? Czyli z której strony ogólnie domu i w jaki sposób powinna być posadowiona jednostka zewnętrzna przy monobloku czy przy splicie, no bo to nie ma znaczenia. Pierwsza podstawowa rzecz to jeżeli już sobie wybierzemy jakąś pompę, to sprawdzić jej kartę katalogową, czyli jaką generuje głośność. To, że przeszkadzamy sąsiadowi, to jest jedno, o tym też mówiliśmy swojego czasu, natomiast druga sprawa, żeby nam to nie furczało w oknie, bo ludzie mówią po włączeniu pompy, a moja pompa to jest cicha. Twoja pompa to jest cicha, ale głośność pompy tak naprawdę najbardziej wiemy, jaką ona generuje, to jest zimą. Zgadnij, o której godzinie? Kiedy najwięcej generuje? Największy hałas. Zimą, to już ci podpowiem. Druga, trzecia? O której się kąpiesz? No 20, 19, 21. Dobra, a o której masz wygrzewanie wody zrobione? Od razu no, po pewnie. No to jak się wykąpiesz, to ona potem musi uzyskać wysoki parametr, żeby nagrzać wodę, czyli wykąpiesz się, kładziesz się w łóżeczku, chcesz ładnie lulu, a pompa I też jeszcze to tak od siebie powiem, że trzeba, nie chodzi mi o to, żeby sprawdzać fachowców, ale warto zerknąć w instrukcję montażu samemu, bo na przykład w moim przypadku jest taka sytuacja dziwna. Pompa jest bardzo cicha.
Mhm. A wiesz, co jest głośne? Nie. W rurach, tych łączących, tam gdzie płynie gaz, mam jakieś drżenie. A masz tą pułapkę zrobioną? No właśnie, nie mam tej pułapki. I na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę i pilnować takich rzeczy, bo niektórzy fachowcy nie byli na szkoleniach i nie wiedzą, no wiesz, Krzysiek już powiedział, czy masz zrobioną pułapkę. No i pułapki nie mam. Mam na myszy, ale nie działa. Na myszy? Nie działa. Zasyp tam czegoś. No. A czy słuchaj, każdy sprzęt... Właśnie chciałem powiedzieć, bo jak ja powiedziałem to temu fachowcowi, który mi to montował, to on powiedział, proszę pana, to się nie robi tego. Przy tym akurat. No źle wyczytał, bo akurat przy tej się robi. Znaczy, może się nie robi, ale jak się nie zrobi, to jest lekki hałas. No może tak być. Akurat mówię, na splitach to nie jestem jakimś mega fachowcem, a wręcz powiem ci, że się na nich nie znam. No, Ale ja bym zrobił, skoro w instrukcji jest. Tak, w instrukcji obsługi bardzo często... Wygląda to źle, ale tak się robi. To chodzi o taką pętlę... Świński ogonek. Świński ogon, dokładnie, dochodzący do pompy. Wygląda to tak jakby... Ktoś miał za długą rurę i jej nie skrócił, ale z drugiej... Nożyc. Dokładnie. Ale wiesz, na początku myślałem tak samo, po co oni to robią? Co za idiota, co, nie? Nie wiem, może tak się robi, nie znam się. Natomiast widzisz, instrukcji instalacji jest wiele rzeczy, które nie tylko może wpłynąć na funkcjonowanie pompy, ale również na gwarancję. No właśnie. Dla przykładu, Rotenso ma jasne dyspozycje, nazwijmy dla instalatorów, że przewód musi być ekranowany do sterownika. Nie ma opcji, nie ma ekranu, nie odbiorą gwarancji. Instalator ci odpali i pojedzie, ale gwarancji nie masz. Musi być sitko zbierające zanieczyszczenia na powrocie do pompy. Jest wiele takich rzeczy, po polsku napisanych, jasno, co trzeba zainstalować. Dobra, Krzysztof, bo ty się jak zwykle rozgadujesz. Cześć, krótko, to jest krótko. Krótko. Głośność. Posadowienie pompy. Posadowienie pompy. Najczęściej... I która strona, bo to mnie bardzo interesuje. Właśnie to idziemy. Słuchaj, są takie... ludzie często mówią, że jak będzie na południe, to będzie więcej ciepła zyskała. To nie ma żadnego znaczenia. To są ułamki... Ułamki ułamków. Promile ułamków. Nie ma absolutnie znaczenia. Oczywiście... No mów. Nie, ale ty się powiedzieć. No dobrze. Nie, no to dobrze. No to na południe nie, ale na przykład czy ma znaczenie... Nie, na południe nic nie da więcej, a nawet może dać mniej. Rozumiem. Bo jak mamy pompy ciepła, które mają czujnik temperatury w sobie i podczas słonecznego dnia pompa się nagrzeje, powiedzmy, nie wiem, tam 32 stopni, a są tacy producenci, to ona nie wystartuje ze sprężarki z wentylatora, uzna to jako przegrzanie i będzie pracowała na grzałce. No i wystawiłeś, żeby miała ciepło, ma tak ciepło, że aż nie chce pracować. Rozumiem. To też trzeba sprawdzić. Najczęściej to może być miejsce zacienione, miejsce oddalone od domu o jakieś 40 do 50 cm. Ludzie tam na ścianach wieszają, też można, ale to ten dystans 30-40 centów, proszę? Na ścianach. Ja bym je powiesił. Ciężka. Nie chodzi o to. Czemu? Ja już mam taką mam awersję do drgań i do wszelkich przenoszenia przez pompę, że wolę, żeby ona stała na oddzielnym fundamencie, niż ma być zamontowana gdzieś na ścianie. Ja wiem, że na przykład mam tutaj klimatyzator, tutaj zaraz obok, nie widzicie go w kadrze. Ale to 3-kilowatowa, bo 2-kilowatowa. 5-kilowatowy, ale to mało istotne. Chodzi o to, że to jest mała jednostka i jest w takim miejscu, że no nie przenosi żadnych drgań, jest w porządku. Ale kurde, nie wyobrażam sobie, żebym miał mieć tą swoją pompę zamontowaną na ścianie, bo czuję, żebym słyszał. Ludzie montują mi 16-kilowatowe pompy, czy Panasonica, czy Samsunga na ścianach. One są hałaśliwe, no, ale jak jest... Dobra, ja też tego nie montuję na ścianach, zdecydowanie na drobnym fundamencie, tylko nie na bunkrze Hitlera. Tak jak to nieraz widzę, że jest wykopane metr w dół, nasypane zbrojeń. Wystarczy, w zależności od wagi jednostki i tam jej tej pracy, nie wiem, zrobić 20 cm podsypki z B30, to co ja mówię, i to też można spojrzeć na instalatora, czy... O, jak u Ciebie, czemu Ci siadła lewa strona? No bo przypuszczam, że nie zrobili podsypki. Zrobili. No to za mało, nie ubili. Widocznie tak. No, ale no, może widocznie zrobili, tak. Może nie szeroko. No widzisz, my robimy tak, że robimy trochę tej podsypki i stawiamy... Ja myślę, że powodem też było to, że przez to, że... Ja myślę, że ona stała w ogóle nierówno od samego początku. Bo wiesz dlaczego? Tak? Dlatego, że ona wylewa z siebie wodę nie tędy, którędy powinna wylewać wodę. I ta, wiadomo, musicie też na to zwrócić uwagę i zaraz to będzie moje następne pytanie. O skropinach to opowiemy. Tak, to trzeba powiedzieć. I ona sobie, wiesz, ona naprawdę, ona sika więcej niż dziecko. No normalnie. Leje człowieku i w ogóle się nie zastanawia. I jak ona tak leje, podcieka. No i tam, wiesz, mi tam 2 centymetry upadło, to nie jest dużo. Mniej niż 2. Nawet mniej. No, ale przez to, że tam są takie techniczne dziurki w tej tacy, no to po prostu wylewa się najbliższą drogą, którą ma się wylewać. No tak? Właśnie. I teraz tak, odnośnie fundamentu dokończę. Czyli naprawdę delikatna podsypka i postawienie bloczków fundamentowych. Wyglądają jak wyglądają, bo bloczków ogrodzeniowych, tak jak są te gotowe w kolorze dachu, wygląda to rewelacyjnie. Sporo tego teraz robimy, aczkolwiek ty wiesz, jakich bloczków nie ma na składach. Wszędzie na wszystko trzeba czekać.
Nic nie ma, kurde. No nieważne. I pomp też nie ma, jakby się chcieli nawet zamontować. No to nie, no są i nie ma. Część mówi ludzi, że jest. Nie zostawiać na ostatnią chwilę wyboru pompy. Trzeba sobie już tam pospisywać kwitę, ale to nie chcę to teraz odmówić. Różne pompy mają różne odprowadzenie skropli. Tak jak mówiłeś, od spodu są dziurki. I wszyscy producenci, których ja spotkałem, do opakowania, które jest dostarczane, dostarczają takie gumki zaślepki. Zaślepiasz sobie te dziurki, którymi nie chcesz, by leciało, i zostawiasz jedną dziurkę, która Cię interesuje. I albo jest specjalny kruciec, przejściółeczka na odprowadzenie, odprowadzasz sobie. To też trzeba chwilę rozplanować. Można wrócić do domu, można gdzieś tam wkopać. Mało tego, jeżeli mamy dłuższy odcinek, wiele z tych pomp ma możliwość podpięcia zewnętrznej grzałki. Tam 30-watowej, bez przekaźnika często. Więc spinasz sobie grzałeczkę, którą wpinasz. No, właśnie nie ty, no instalator, tylko trzeba ustalić z instalatorem. Zakres. Co pan w zakresie wykonuje? Czyli kwota jest taka, co jest w tym zakresie. Nie, żeby potem nie było, że a jeszcze grzałka 200 zł. Albo na przykład internet. Ja od samego początku mówię człowiekowi, chcę mieć na podgląd na tą pompę, no bo już tak czułem, że będę chciał pokazywać te różne rzeczy. A on, a to pan chciał internet, a to 800 zł. A ja mówię, a to podłączaj i wyjeżdżaj mnie stąd. Tak, to ja ci powiem, że też jednego właśnie Samsunga podłączałem. Tak samo obiecałem ten internet i dopiero teraz mi się udało to zamówić. No. Nie wiem, albo przeoczyłem, albo nie było. W końcu przyjechało, muszę założyć klienta, ale też czeka chyba ze 3 miesiące. No i dobrze, ale i będzie miała, ale będzie miała. Agnieszko, przyznaje się. Tak, będzie miała, będzie miała. Już mam. No, dobra, czyli ty tak ładnie, płynnie przeszedłeś do spraw takich, na co, jak podpisujemy umowę, to żeby w tej umowie tak. Po pierwsze było napisane wszystko to, czego ta umowa ma dotyczyć. Dokładnie. Łącznie z terminem. Kto, z kim, terminem. Oczywiście wiadomo, że jeżeli klient spisujemy z kimś umowę na pompę ciepła, to może się okazać tak, że nie dotrzyma terminu w dzisiejszych czasach. No są chore czasy. No to znaleźć jakieś rozwiązanie, no najczęściej jakieś porozumienie, tak, że przesunąć się ten, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, cztery, a może być i trudniej. Ważna rzecz, jak spisujecie umowę z firmą, nawet mała firma powinna mieć OC firmy. Zwracam na to uwagę, może ktoś się pomylić, nie wiem, przewróci drabinę, zbije okno balkonowe, które kosztowało, nie ile kosztowało takie wielkie okno, 30 tysięcy? No, takie duże może kosztować, no, mogą więcej. Mogą zadrapać, zniszczyć, OC firmy to jest tam 1000 zł rocznie, pokrywają tego typu szkody. Naprawdę wziąć pod uwagę firmy, które, nie wiem, można coś o nich poczytać, o producentach, które coś można poczytać, jakieś realizacje firmy, u producenta zapytać, czy mają certyfikaty. Często jest tak, spotkałem się, że sprzedaje pan ładnie pachnący handlowiec, który jest mistrzem sprzedaży, a potem przyjeżdża podwykonawca, który podrapia się po głowie i o matko, miało być inaczej. Dobra, rozgadaliśmy się jak zwykle o takich szerokich tematach, to jeszcze jedną rzecz zapytam. Czy jeżeli mamy dom modernizowany, mamy same grzejniki, temperatura na tych grzejnikach musiała być, bo był piec na, nie wiem, śmieciuch jakiś. Kocioł. I tam... Kocioł. Niech przejedzie sąsiad. Kocioł, czyli taki piec do ogrzewania na wysokie temperatury. Tak jest. Montować pompę ciepła, czy nie? To jest to, co mówiłeś w ostatnim swoim programie. Programie się mówi, tak? Czy odcinku? Może być tam, może bez być różnicy. Programie. Bardzo fajnie to powiedziałeś, że ludzie będą zmuszani do wymiany kotłów, w którym palili wysoką temperaturą. Absolutnie nie wiem, bo widzisz, to, że dzisiaj węgiel kosztuje tyle, pelet kosztuje tyle, ale ten nośnik energii daje wysoką temperaturę. Pompa ciepła też ci może ją dać, ale jak wysoką i ile to będzie kosztowało finansowo prądu? Jeżeli mamy jakiekolwiek pytania przy takich modernizacjach, znaleźć firmę, która tym się zajmuje i wie i miała doświadczenie. Bo są pompy, które wygenerują wysoką temperaturę, a są takie pompy, które się będą mordowały i będą mnóstwo prądu brały. To już i przy takich realizacjach, dokończę jeszcze, ja zdecydowanie zalecam bufor. Zdecydowanie. Czyli lepsza wtedy będzie praca, bo ta pompa będzie pracowała sobie na bufor i nie będzie takich sytuacji, że na przykład jest potrzebne dużo energii w tym momencie, a ona nie da rady. A tak to bufor sobie tam... W takich realizacjach zawsze lepiej będzie pracowała pompa on-offowa na bufor. No tu na przykład, nie wiem, można powiedzieć o Coltonie, tak? On daje wysoką temperaturę. Te propanówki, które ja oferuję, też dają wysoką temperaturę. Natomiast dalej zalecam stosowanie bufora. Natomiast tam, gdzie mamy dużą... Czemu wysoka temperatura na grzejniki? Żeby dom jest pewnie nieocieplony. Troszkę ludzie w kropce będą, bo wywalą im te kotły z domów i każą im się ogrzewać czym? Miłością?
Do miski ryżu? Jak jeszcze chwilę, to tak może być. No nie wiem, to dla mnie to będzie problem, więc ja tutaj... No dobra, jak ty to w ogóle, to już tak tytułem, bo chyba przelecieliśmy w zasadzie wszystkie nasze punkty. Wszystkie zebraliśmy tutaj? Tak, mi się wydaje, że tak. Z takich ważniejszych... Jadą kładami, jadą szaleć, kurna, maj! Dobrze. Idzie, majóweczka, będzie się działo. Coś mądrego chciałem powiedzieć i mnie wybiło. W ogóle, jak ty to w ogóle widzisz? Ten koniec węgla? Koniec węgla i... ja też widzę problem, bo tak. Już pominął, czy ktoś fajnie napisał wczoraj w komentarzu, pozdrawiam cię serdecznie, pso, tak. No i co z tego, że zakażą tego węgla, jak już ludzi na ten węgiel nie stać? No to już teraz mogą zakazywać. Ale mogłeś meblami palić, nie? A no. Teraz już nie wiadomo, czy myślisz co? Znaczy, nie. Niektórzy mówią, że to wróci do tego. Wróci. Będzie... Bo ludzi po prostu nie będzie stać. No nie stać. No ja się nie dziwię, jeżeli tona węgla kosztuje, nie wiem, 2000 już? Nie wiem, ja nie kontroluję tego paletu. Szkoda pamiętać, bo dzisiaj 2, jutro 2200. Ty jak pamiętasz 2, to miałeś dobry wczorajszy dzień, tak? Słuchaj, ja nie wiem, co będzie, bo no ciężko jest mi powiedzieć, bo jeżeli zmuszamy naród do wymiany tych kotłów, no tutaj u nas to wywalamy chyba to zaraz już wszystko, nie? No nie, u nas to jeszcze chwila. I nie każdy dom, no czym ten dom ogrzejesz? Masz do wyboru, wiem, czym ogrzejesz. Kotłem elektrycznym. No ale kocioł elektryczny... Tani. No ja wiem, tylko trochę drogo no kosztuje jego eksploatacja. Widzisz, to jest, na początku podejmujemy decyzję. Nie będziemy robili tego. A potem, o matko, tak jak było z tym gazem teraz. Jesteśmy zabezpieczeni na brak dostaw gazu. No ile nie było gazu w gminach? Jeszcze w niektórych nie ma. Trzeci dzień, czwarty dzień? 4 dni bez gazu. W szkole nie ugotują jedzenia dzieciom, było w radiu. Podejmujemy decyzję, nie analizując w ogóle skutków, co się wydarzy. Dzisiaj nie palicie już węglem. No i co? Mają wyłączyć kocioł, niech jeszcze kary jakieś dadzą wysokie. A będą, będą. No i teraz tak, wyłączysz... I teraz tak. Ty sobie gadaj, a ja zobaczę, czy się nagrywa. Mów, mów. Dobra. Nie przeszkadzaj sobie. Tam sobie i mów, mów. Teraz tak, jeżeli nawet mamy dalej sytuację taką, że brakuje nam sprzętu. Co tam patrzysz? Jest no patrzę, czy jest dobrze. Dobrze. I na chwilę przerwę. Dobra. Filmuje się, kameruje się. Kameruje się, ale kameralna sytuacja. Ty, ale kameralna sytuacja, a kamerować... Słuchaj, Krzysiu, miało być 5 minut, a już 25 minut poleciało, a to będzie bez cięcia. Właśnie nie. To będzie bez cięcia. Celowo chcę to zrobić bez cięcia, żebyście całość naszej tej, nazwijmy to, dewagacji sobie usłyszeli. Już tu ustawka jest. A w tym przypadku... Krzysiek już. A w tym, i tutaj w tym momencie bardzo was proszę również o to, że jeżeli o czymś nie wspomnieliśmy, a chciałbym, żeby ten film był jako taki poradnik dla tych, którzy nie wiedzą, jak do tego podejść. Jak teraz ktoś będzie pisał do mnie maila, panie Waldku, a jaką pompę wybrać, to ja wyślę ten film. To będzie film jakiś 25-30 minutowy i bardzo proszę, żebyście go po prostu obejrzeli, przeczytali komentarze i jak obejrzycie, przeczytacie komentarze, to powinniście wiedzieć prawie wszystko. Wiadomo, że wszystkiego się nie da, bo sytuacji jest tyle, że to się w głowie nie mieści. Prawdopodobnie na każdą realizację, na którą jedziesz i masz coś tam zaplanować, to wychodzą jakieś klocki. Nie, w nowych domach praktycznie nie wychodzi klocków, no ja wiem, ale wiesz, w modernizacjach zawsze. I podpisanie umowy z firmą na realizację w modernizowanym domu bez wizji lokalnej, instalatora, który to będzie wykonywał, w przypadku podwykonawcy, w ogóle bym się nie zgadzał. Absolutnie bym się nie zgadzał, bo potem wyjdą krzaki. Brak przepływów, często mało tego, spotkałem się z tym, że robię podczas modernizacji, ten kot mnie rozprasza, fajnie taki rudy, podczas modernizacji domów po prostu nie robią płukanki, no i potem się robi taki badziew. Teraz tak, wracając do tych... Nie trzeba. Płukanki nie trzeba, to pokazywaliśmy u mnie, nie trzeba. Nie no, było na pewno, czy wiesz, przynajmniej sprawdzić, czy trzeba, czy nie trzeba. Tak? Dobra, wracając do tych domów, w których nie będzie ogrzewania, nie wiem, co ludzie zrobią, bo demontują, każą im wyłączyć kocioł, dom nie jest ocieplony, no to czym oni się mają zagrzać? Pelet? Tylko pelet zostaje. Tylko zobacz, z drugiej strony, no sytuacja jest jaka jest, brakuje stali, brakuje... Pelet też nie jest tani. Sprzętu nie ma. Mhm. Kotłów peletowych nie ma, pomp obiegowych nie ma niczego. I teraz się okaże, że ludzie muszą wyłączyć kotły i nie mają czym się grzać. I co zrobią? Nie wiem. I się domyślam, lecz się nie domyślam. No i na tym byśmy chcieli chyba zakończyć, Krzysztofie. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to mail do Krzysztofa będzie. On bardzo chętnie odpowiada na maile. Nie. Podałbym jeszcze numer telefonu, ale on nawet ode mnie nie odbiera, więc nie ma sensu podawać numeru telefonu. Znaczy, nie, dostaję teraz sporo pytań ostatnio i bardzo dziękuję za te pytania, ale dostaję oferty od was różnych firm. Cieszy mnie to, że poznałem tak wiele firm w Polsce. Żywcem jeden do jednego wysłana jest oferta.
I pytanie na końcu, czy to jest dobra oferta? No tak, no skoro ją dostaliście, to musi być dobra. Nie, no to takich rzeczy nie będziemy robili. Jest jakaś uczciwość w biznesie. Nie chcę opiniować cudzych ofert, natomiast czasami jak rzucę okiem, to napiszę, co bym zmienił. Zawsze to, co mówiłem, umowa, zakres, wykaz sprzętu, dokładny opis, ubezpieczenie firmy i wtedy możemy się bawić. Wykaz sprzętu. Wykaz sprzętu. Żeby nie było, że jest tylko napisane pompa ciepła i koniec. Nie, pompa ciepła i elementy instalacyjne. Właśnie. No, a później są czarne końcówki, które rdzewieją. Ale już to pominąwszy. Bardzo serdecznie dziękuję, Krzysiu, za to, że znowu mi tutaj pomogłeś w tym temacie. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani tym filmem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Trzymajcie się. Nie, no to co wykorzystać? No to na przykład powiem Ci tyle, że są producenci, którzy mówią, że od 1 maja, czyli już, nie będzie najprawdopodobniej dostępnych nowych pomp splitowych, które mają w sobie pompę obiegową. Bo nie ma stali do korpusu, żeliwa nie ma. Mhm. Jakieś pytania? Zadzwoniłem do hurtowni, żeby kupić pompę obiegową. Podali mi cenę katalogową. Dlaczego? To kup gdzieś indziej. Dobra, ładnie ptaszki ćwierkają, ja spadam się napić piwa. Nie ma. Do roboty. Muszę odchorować. Nie, 2 dni zdychałem, powiem Ci szczerze.